Przed nami nowe wyzwania i prawdziwy wysyp gier. Dla graczy wakacje nie są dobrym okresem. Nowych tytułów jest jak na lekarstwo oraz sprzyjająca aura zachęca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Tymczasem zbliża się jesień, która otwiera worek z premierami gier. Postanowiłem przedstawić dla Was najciekawsze propozycje, aby każdy znalazł coś dla siebie. Jesteś zainteresowany? To zapraszam do dalszej części tego materiału. Posiadacze PS4 mają powody do radości. Na ich konsolę trafi oczekiwana gra ze Spider-Manem w roli głównej. Najnowsza produkcja oferuje rozbudowany otwarty świat. Człowiek pająk doczeka się gry, jakiej jeszcze nie było. Historia nie bazuje na filmach czy komiksach. Twórcy stworzyli od podstaw nową fabułę. Fragmenty rozgrywki są obiecujące i zapowiada się naprawdę interesująca gra. Niestety przygody człowieka pająka trafią tylko na konsolę PS4. Posiadacze komputerów czy Xboxów będą musieli obejść się smakiem. Lara Croft powraca z nową grą Shadow of the Tomb Raider. Nowa część zaoferuje to, do czego gracze zostali przyzwyczajeni w przypadku pozostałych dwóch odsłon. Historia rozbudowuje wątki z Rise of the Tomb Raider i dodaje nowe. Lara trafi do Ameryki Południowej, gdzie będzie poszukiwać cywilizacji Majów i Azteków. Nie zabraknie wartkiej akcji, eksplorowania otoczenia oraz walki z przeciwnikami. Jak dla mnie bomba i nie mogę doczekać się kolejnej odsłony. Premiera na wiodące platformy do grania 14 września. W poprzednim miesiącu był PS, teraz kolejna FIFA 19. Twórcy skupili się na ulepszeniu oprawy graficznej, na zmianach w fizyce oraz zatroszczyli się o licencję. Oczywiście nie może zabraknąć coraz to bardziej realistycznych wizerunków piłkarzy. Jedną z ważniejszych zmian FIFA 19 jest powrót Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Zapraszajcie znajomych i grajcie razem na jednej konsoli. Gra wychodzi praktycznie na każdą platformę. Nawet konsole poprzedniej generacji otrzymają swoje konwersje. Premiera pod koniec września. Pierwsza część Life is Strange zyskała sporą grupę fanów. Było do przewidzenia, że będzie musiała pojawić się kontynuacja. Life is Strange 2 to epizodyczna przygodówka, w której bohaterami są Sean oraz Daniel Diaz. Postacie zostają zmuszone do opuszczenia rodzinnego miasta Seattle i ucieczką przed wymiarem sprawiedliwości. Na pewno nie zabraknie trudnych wyborów, ciekawych historii oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Przed przystąpieniem do gry warto zagrać w darmowy dodatek, który rozgrywa się przed wydarzeniami w Life is Strange 2. Premiera na komputery, PS4 i Xbox One 27 września. Dla fanów wyścigówek także się coś znajdzie. Forza Horizon 4 to kolejna odsłona popularnych ścigałek z otwartym światem. Tym razem seria zabierze nas do malowniczej Wielkiej Brytanii, gdzie będziemy walczyć o zwycięstwo. Czwarta część zawiera ponad 450 licencjonowanych samochodów, dlatego na niedobór aut nie ma co narzekać. Gra zapowiada się niesamowicie dobrze. Premiera na blaszaki Xbox One 28 września. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca zestawienia. Koniecznie daj nam znać, na którą grę najbardziej czekasz i dlaczego. Sekcja komentarzy należy do Was, tymczasem zapraszam do wchodzenia na naszą stronę internetową wideotesty.pl oraz sprawdzania naszych kont społecznościowych. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.